dzień dobry, witam Was w niedzielę. Jestem właśnie na Brooklyn Heights, w fajnej dzielnicy do mieszkania w Nowym Jorku. I tak chciałam Was zabrać na taki mini tour, ale dzisiaj mam open house o godzinie 12. Również Wam pokażę nasz listing, który był w tym tygodniu w gazetach New York Times, także chciałam Wam dać linka do tego, znaczy tak, może podlinkuję Wam ten New York Times artykuł pod spodem tego filmiku, natomiast pracuję nad moją stroną internetową i na mojej stronie internetowej na pewno będą się znajdowały jakieś ciekawostki odnośnie właśnie budynków, nieruchomości w Nowym Jorku. Jeżeli chodzi o Brooklyn Heights, jest to bardzo znane miejsce pod względem właśnie brownstones, czyli tych wszystkich brązowych townhouse w Nowym Jorku. Tutaj jest ich dosyć sporo i teraz jak przechadzając się po tym Brooklyn Heights, widzę, że naprawdę każdy dom, każda ulica, uliczka tutaj to są właśnie te piękne brązowe domy. Jest tutaj bardzo spokojnie. Teraz idę zobaczyć widok, który znajduje się przede mną. Zaraz Wam pokażę. Czyli my znajdujemy się dokładnie przy samej wodzie. Jak możecie sobie wyobrazić dół Manhattanu, to ta dzielnica dokładnie, powiedziałabym, fejsuje, ale może nie w ten sposób, ale dokładnie jest naprzeciwko dolnego Manhattanu i zaraz Was zabiorę na ten widok. Tutaj również mamy park dla dzieci. Jest to bardzo wyszukiwane, jedno z najbardziej wyszukiwanych miejsc, jeżeli chodzi o park dla dzieci, bo ludzie po prostu potrzebują gdzieś wyjść ze swoimi dziećmi, jeżeli chodzi o jakiekolwiek parki, ale również dla zwierząt parki są również brane pod uwagę, przeprowadzając się do jakiejkolwiek dzielnicy w Nowym Jorku, czyli potrzebujemy park dla dzieciaków i park dla zwierzaków. Teraz na razie jeszcze tutaj nie widzę żadnego parku dla psów, ale być może tutaj jest w okolicy. Zaraz zerknę na mapę. Także to jest widok na dosłownie 3 minutki od tej dzielnicy, dokładnie Dolny Manhattan, a tam, jak widzicie, jest statua wolności. Nie wiem, czy ją widać na kamerze. Zobaczmy. Widać taką bardzo małą dokładnie 10 minut drogi stąd jest park dla psów, także znalazłam na mapie. Nie mogę powiedzieć 10 minut na nogach, dlatego że jest to zabronione totalnie w nieruchomościach. Zabronione jest mówienie na nogach, zabronione jest mówienie master bedroom, tego nie wolno. It's not allowed, nie można użyć takich słów. Również nie mogę użyć, jeszcze jak kupowałam mieszkanie na Florydzie w 2019 roku, można było powiedzieć walk-in closet, czyli to jest szafa, do której się po prostu wchodzi. Teraz jest absolutnie zabronione mówienie walk-in closet, nie wolno powiedzieć takich rzeczy, dlatego że to dyskryminuje ludzi, którzy na przykład nie chodzą, tak? Którzy nie mogą chodzić. Porzuciłam moją kamerę. Także teraz zapraszam Was na tour po 60 Pineapple Street na Brooklyn Heights. Jest tutaj pięknie, zobaczcie jaka śliczna dzielnica, cicho, widać naprawdę, że jest tak, czuć taki prestiż. Ciekawy brownstone z zielonymi oknami, ciekawe wejście, pełno kwiatów, no wygląda to po prostu cudownie. Mamy tutaj kolejny i każdy jest inny i to jest właśnie fajne w Nowym Jorku, że każdy brownstone, każde mieszkanie tutaj, znaczy mieszkania są praktycznie takie same, ale ogólnie bardziej głównie chodzi mi o to, że dużo budynków, ta architektura się różni od siebie niesamowicie. Tutaj ktoś zostawił prawdopodobnie do zabrania. Cold, to jest kafelka Cold. Tutaj mamy gazety New Yorker, bardzo znane gazety w Nowym Jorku. To są wydania
kwietniowe wydanie, także jak ktoś ma ochotę, może sobie pewnie zabrać. Tutaj mamy na rogu między Hicks Street a Pineapple Street, tam znajduje się właśnie 60 Pineapple Street, nasz apartment, a tutaj mamy również kawę, także ciekawa kawa i na rogu mamy cleaners, czyli jak ktoś potrzebuje pójść do pralni, nie tylko, także idziemy dalej. Ok, i znajdujemy się właśnie przy 60 Pineapple Street i zapraszam Was do środka. Ok, więc znajdujemy się w lobby. Lobby jest nowo zrobione, więc zobaczcie, to jestem ja. Ok, są gazety. Lobby jest świeżo odnowione. A tutaj są bardzo fajne obrazki, które już miałam okazję przeczytać wszystkie. Bardzo ciekawe, popatrzcie na przykład tutaj. Pacjent u lekarza. I can cure your back problem, but there is a risk you'll be left with nothing to talk about. Czyli to jest taka smutna rzeczywistość. I can't remember, do I work at home or do I live at work? Widzicie, teraz zaczęliśmy wszyscy pracować z domu. Są wszystkie paczki z Amazona, które przychodzą. Podejrzewam, że nikt tutaj nie kradnie, ale niestety musicie sobie zdawać sprawę z tego, że w Nowym Jorku w niektórych budynkach kradną. Raczej nie, bo są kamery. Mamy pralnię, suszarki. Tak wyglądają mniej więcej suszarki, tak wyglądają pralki. Pranie to jest $1.75, a suszarka to jest 60 centów. Podejrzewam, że 60 centów za 25 minut, ale ciężko mi to jest powiedzieć. Tutaj można kupić sobie karty do tych pralni. I kartę wkładamy tutaj. Ok. Tam z tej strony jest wyjście z budynku drugie, bo tutaj przeważnie w Nowym Jorku są dwa wyjścia przeciwpożarowe i nie tylko. Także i tutaj jest wejście do mieszkań i teraz idziemy do góry. Idziemy do góry pokazać Wam apartament. Klatka schodowa, czyli takie typowe zielone kolory, typowo w Nowym Jorku. Okej, jestem tutaj, mam klucze, czekam jeszcze na ludzi, czekam cały czas na ludzi, jest druga agentka na górze z parą, z panem i z panią. Ja Wam chciałam pokazać taki typowy domofon nowojorski. Do tego dostaje się taki mały bryloczek elektroniczny i przykłada się i drzwi są otwarte. Także czekamy na ludzi. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś przyjdzie. Yeah, I saw it. Musiałam się trochę rozebrać, powiem Wam, że jest tak dzisiaj gorąco. Tak dosyć szybko nakręciłam dla Was to mieszkanie, bo już go pokazywałam na YouTube, ale teraz idę na dół. Idę na dół i czekam na ludzi. Może ktoś już była pierwsza osoba, mam nadzieję, że jeszcze ludzie zjawią. Okej, więc skończyłam dzisiaj. Na dzisiaj już jest koniec. Mieliśmy bardzo fajny open house. Było dwóch bardzo takich potencjalnych klientów, którzy chcą zakupić tą nieruchomość. Oczywiście za tak zwaną gotówkę. Tu jest nasz artykuł w New York Times. Chciałam Wam pokazać wydrukowany, który nasza agentka, która również była dzisiaj ze mną, wydrukowała. Bardzo fajna pamiątka i mam nadzieję, i właśnie tych dwóch klientów było właśnie
z tego artykułu, czyli czytali artykuł, czyli to coś jednak dało. Okej, teraz wracam do domu. To by było na dziś, na tyle. I trzymajcie się. Do usłyszenia. Do następnego. Pa, pa.